Mistrzostwa Polski, tak jak tutaj zresztą Tomek podkreślał, w bardzo okazałym obiekcie halowi, tam może pomieścić kilka tysięcy ludzi, to na pewno będzie taki efekt również dopingujący, mobilizujący dla zawodników, ale również dla organizatorów, żeby rzeczywiście ta impreza naprawdę okazała się bardzo fajnie, sympatycznie, profesjonalnie do Wrocławia. Samą organizacją zajmujemy się już kilkanaście tygodni z Tomkiem razem. Skupiliśmy po sobie kilkunastu podwykonawców, żeby można było dopiąć te całe zawody. Są zawody trzydniowe, zaczynają się już od jutra. Chcemy bardzo mocno akcentować walki finałowe w postaci gali otwartej. Chcemy zaproponować przez oprawę, przez nagłośnienie, oświetlenie ringu. Chcemy zaprosić wszystkich dziennikarzy, widzów. Bardzo mocno prosimy potem, żeby ta gala była otwarta i była biletowana, żeby jak największa ilość osób, młodszych, starszych, mogła zobaczyć, jak wyglądają zawody, jak to wszystko wygląda w kwestii zawodowej. Spodziewam się grubo ponad 100 zawodników, także mamy kogo ogarnąć, kim się zająć. No cóż, jesteśmy gotowi, tak naprawdę my jesteśmy gotowi. Jutro o 12 wchodzimy z wszystkimi montażami, z całym sprzętem technicznym. Wszystko mamy już dopięte, za pięć ludzi, także serdecznie poproszę. Gdybyś mógł tak jeszcze pokrótce przedstawić tak zwany, kolokwialnie nazywając to, rozkład jazdy tych mistrzostw, czyli zaczynamy od jutra, tak? Jak to będzie wyglądało? Czwartek, piątek, sobota, ta gala finałowa? Czwartek zaczynamy od konferencji technicznej, ważenia zawodników, badań lekarskich. W piątek od samego rano o 9 bodajże to my zaczynamy walki eliminacyjne, półfinały. Do godzin wieczornych tak naprawdę, tak? Hala będzie całą dobę otwarta. Całą dobę przenośnie, cały dzień. W sobotę rozpoczynamy bodajże od 10 godziny półfinały i od godziny 18 rozpoczynamy pierwszą część finałów. Od 19 rozpoczynamy oficjalną część, ceremonią otwarcia. Rozpoczynamy galę finałową, na której będzie 10 walk finałowych, najbardziej atrakcyjnych. Skupiamy się oczywiście na finałach zawodników Wrocławia. Tak to wygląda.